stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Projekt ten dofinansowany jest ze środków programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2021. Dzisiejsze warsztaty historyczne poprowadzi pan Sebastian Zielonka, autor książek o naszym powiecie i nie tylko chyba, z panią Anitą Kaczmarek. Dzień dobry, tak jak tutaj pani powiedziała, przedstawiła mnie. Dzisiaj będę miał z wami warsztaty. Warsztaty dotyczące historii tutaj Bolesławca i okolic. To jest czarno-białe. Bardzo dobrze, czarno-białe. A poza tym, co jeszcze? Proszę. Było bardzo, bardzo dawno temu zrobione. Właśnie, bardzo, bardzo dawno temu. A skąd wiecie, że bardzo, bardzo dawno temu? Bo widać. Bo widać. A po czym widać? Po kolorach. Po kolorach. Ale może jeszcze co znajduje się na tym zdjęciu, oprócz samego ratusza? No, biedni ludzie. Na przykład to myślę, co wózki. No, wózki. Czy teraz mamy takie wózki? Idziemy nie, na nie. A co teraz to mamy? Auto. Właśnie, auto z samochodem. Czyli wiemy, że to zdjęcie ma tak ze 100 lat. Bo takie ładne już wózki, ludzie tak śmiesznie poubierani, panie tylko w sukienkach, w kapeluszach, panowie w marynarkach. Ci tak już nie chodzimy, prawda? Przejdziemy do kolejnego zdjęcia. A to co to jest, słuchaj? Wiadukt! Wiadukt. Czy może być symbolem? Tak! Właśnie, a skąd wiemy, że może być symbolem? No bo on jest bardzo stary. Bardzo i dobrze. I to jest właśnie... Symbol Bolesławca. Symbol Bolesławca. Często jest na widokówkach albo stronach internetowych. A słuchajcie, to były takie duże budynki, ale symbolem naszego miasta jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Co takiego? Ceramika. 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 A jak myślicie, czy ceramika jest takim nowym pomysłem, czy bardzo starym? Starym. Bardzo starym. A jak myślicie, jak bardzo starym? Bardzo starym. Oj, bardzo, bardzo, bardzo starym. A tutaj? Co to jest? Jak myślicie? Wielki garc. Wielki garc. Znacie go? Tak, ja go widziałam już w muzeum. Super, w muzeum. Bo to, co mamy teraz w muzeum, to był wielki garc, a teraz to jest tylko taka replika. Wyjeżdżać i przyjechali Polacy. I przyjechali Polacy z różnych stron, tak naprawdę z różnych stron świata. I zamieszkali w tym Bolesławcu i okolicy. Taka bardzo ważna grupa Polaków to przyjechali Polacy z Jugosławii. Wiecie, gdzie jest Jugosławia? Nie. Mamy jeszcze Polaków z Francji. Bo wyobraźcie sobie, że też tutaj tak nas za Polską Polacy z Francji, że przyjechali. A jak myślicie, co mogli robić ci Polacy we Francji tam wcześniej? Pracować. Właśnie, pracowali. A gdzie ci Polacy mogli pracować? W wojsku. W wojsku trudniej. A taka inna ciężka praca pod ziemią? Górnicy. Właśnie, jako górnicy. Czyli mamy tak, Jugosławię, Francję i kolejny slajd. Kresy. Polacy z Kresów. A wiecie, co to są Kresy? Nie. Właśnie. A słuchajcie, mówiłem wam, żeby zapamiętać trzy takie miasta. Lwów, jak... Grodno, Wilno. Super. Lwów, Grodno, Wilno. I jeszcze jedna z grupa ludzi przyjechała. Syberii. Syberii. Jak myślicie, czy Syberia to jest... Czy tam się dobrze, czy źle żyje? Źle. A dlaczego źle? Bo tam zimno. Właśnie, bardzo zimno. Minus 40, minus 50 stopni. I jak wiemy, dawno, dawno temu, kiedyś Polski w ogóle pewnie słyszeliście, na mapach nie było, prawda? Polski nie było i Polacy byli jakby tak przez Rosjan męczeni, gnębieni. I ci Polacy byli wywożeni dawno, dawno temu na Syberię i tam tak ciężko pracowali. Widzicie, jak mocno poubierali czapki, różnego rodzaju łopaty i nawet jeszcze trochę śniegu leży. Czyli tam się bardzo ciężko żyło. Że też część osób przyjechała z tej Syberii po II wojnie światowej do naszego Bolesławca. To jest basenik.
Bazylika wiem bardzo dziwna. Nie pasuje bazylika. Pisać. Bardzo się cieszę z tego, że